pamiętam, jak na studiach teologicznych mieliśmy w ramach zajęć z filozofii przygotować pracę na temat wyboru czy dylematu religijno-moralnego Abrahama, który miał ofiarować swojego syna Izaaka na ofiarę całopalną. Podzieliliśmy się wtedy w naturalny sposób na dwa obozy. Tych, którzy uważali, że to, co zrobił Abraham, było w pełni słuszne, że był posłuszny Bogu, że był wierny i tak dalej. I na tych, którzy twierdzili, że w momencie, kiedy podjął wędrówkę na górę Moria, już w tym momencie podjął decyzję o tym, że uśmiercił swojego syna Izaaka. Moi drodzy, muszę powiedzieć, że oczywiście znalazłem się jako człowiek taki bardzo pobożny w tej grupie, która uważała, że tak powinien zrobić i oceniała go bardzo dobrze. Natomiast muszę powiedzieć, że teraz, kiedy czytam ten tekst z perspektywy szczęśliwego ojca i z perspektywy szczęśliwego męża, zaczynam mieć z tym fragmentem delikatny problem. Jesteśmy mistrzami w wydawaniu osądów. Jesteśmy mistrzami w ocenianiu sytuacji, w ocenianiu ludzi, w ocenianiu zachowań. Jesteśmy tymi, którzy potrafią wydawać wyroki, którzy bardzo łatwo mówią, kto jak coś ma zrobić, czy kto jak się ma w danym momencie zachować. Zupełnie sytuacja wygląda inaczej, kiedy my sami musimy dokonywać wyborów. W kontekście tego tekstu, w kontekście Abrahama i Izaaka, w kontekście ojca, dziecka, muszę wam powiedzieć, że nie wiem, jak na dzień dzisiejszy bym się zachował, ale wierzę w to, że jeśli trwam przy Bogu, Bóg pomoże mi w podejmowaniu właściwej decyzji. Ostatnio wielkim wstrząsem było dla mnie oglądnięcie filmu Milczenie, który opowiada o prześladowaniach chrześcijan w Japonii. Bardzo serdecznie polecam ten film i cały ten film utrzymuje nas właśnie w napięciu pomiędzy ocenianiem a dawaniem osądu Panu Bogu. Do takiego ocenienia czy oceniania innych ludzi albo pozostawienia osądu Bogu zachęcam was bardzo serdecznie i polecam zapoznać się z historią Abrahama i Izaaka. Niech Pan Bóg wam błogosławi.